Raz, dwa, trzy. Wielki klaps, nie wiem, co się dzieje. Jestem tutaj z Marcinem Pawbicem w iście kubrickowskim klimacie. Przed chwilą przyznał się do tego, że widział 50 twarzy Greya, ale zrobił to dla dziewczyn. Powiedz, jakie wrażenia po obejrzeniu tego filmu? Nie jest tak zły, jak mówią mężczyźni, i nie jest tak dobry, jak mówią kobiety. Więc to tak. A czy przeczytałeś książkę? No nie, ale ja generalnie jestem trochę wycofany, jeśli chodzi o czytanie książek, bo to jest takie czasochłonne, że naprawdę ostatnio chyba dawno nie przeczytałem czegoś. Za to jarasz się ogólnie... 50 twarzami Greya. 50 twarzami Greya, ale też klasyką kina i kinem, do czego też się przyznajesz przed chwilą. Ale skupmy się typowo na muzyce w takim razie, jeśli chodzi o muzykę filmową. Mhm. Która muzyka filmowa cię ostatnio urzekła? Może właśnie nawet teraz jest wielkie oscarowe boom, post, szum, czy któryś film miał na tyle dobrą muzykę, że faktycznie byłeś w stanie ją katować u siebie w domu? Z tych ostatnio nowych w sumie nie, ale bardzo podobała mi się ścieżka do Whiplash. Ona jest tak w sumie bardzo bezpiecznie mówić, że jest dobra, bo po prostu jest fajna. I taka trochę niszowa, natomiast fajna jest też muzyka do Interstellar. Interstellar na przykład. Fakt. Bardzo prosta, ale brzmienie widać, że po prostu taki hajs jest włożony w tę produkcję, nie? Jesteśmy tak bardzo w tyle za tymi Amerykańcami, że to jest niesamowite. A jeśli chodzi o Interstellar, to w ogóle tam hajs się musiał zgadzać, jeśli chodzi o ten film, absolutnie pod każdym względem. Tak, obawiam się. Tak, no. A! Poczekaj, bo jeszcze muszę powiedzieć, oglądałem ostatnio film z fajnym soundtrackiem, ale to nie jest film świeży, bo to było w kinie takim jakimś niszowym, w Arsie to było w Krakowie. Film się nazywał Who Am I? Niemiecki film o hakerach i tam była bardzo fajna muzyka. Wydaje mi się, że to nie była stricte muzyka autorska, w sensie komponowana, tylko to były po prostu utwory, ale tak dobra selekcja i tak fajny klimat, że polecam. Muszę testować w takim razie. Jeśli chodzi o jakieś niemieckie kino, to ostatnio testowałem pierwszy raz Biegnij Lola Biegnij. Pierwszy raz? To jest pierwszy raz, to jest naprawdę. 98 ale... chyba on wszystko nie, wygrał wtedy, co nie, nie, ale ja ostatnio tak kopię do tyłu za to i już nie oglądam. I powiem ci, że muzycznie jest w podobnym klimacie tak, właśnie. To jest w ogóle piękny, piękny film. Polecamy Biegnij Lola Biegnij w takim razie. Franka Potente w najlepszej roli ever, jaką miała. Super. 2003 rok, twój pierwszy beat. Kiedy Step Records wrzuci to na swój kanał? Czy będzie jakaś nagła super edycja i pojawi się to na kanale Step Records, tak jak nagle pojawi się kawałek z Biszem, który zrobił w 2006 roku? To znaczy tak, mój pierwszy beat jest, myślę, że byłby w kategorii humor. Natomiast z tego co wiem, w mojej wytwórni ostatnio powstaje płyta, która będzie w kategorii humor, więc kto wie, może mój beat również. Ciekawe, kto na nim zarapuje. Nie, nie, to się nie dało pod to rapować. Powiem ci, że taka awangarda i taka psychodela, a potem na refren wchodzą smyczki. Czasami jak przychodzi ktoś do mnie do domu, to puszczam i mówię, słuchajcie, zobaczcie, jak się robi refren, nie? Po prostu taki, no... A na czym go robiłeś? Na jakim programie? Na FL-u i Reasonie podpiętym. FL i Reason. To jak dobrze mam Reason demoniczne smyczki, taki zestaw paczucha demoniczne. Żadna paczucha, tylko to było tak, że odkryłem te dwa programy, one jakoś podpiąłem chyba pod Rewire go po prostu i Reason był niewolnikiem. I pierwsze smyczki, pierwsza paczka, która wyszła pod NNXT, to były te smyki. Nie, to znaczy ten beat nie jest beatem, nie? To umówmy się, że... Ale chcielibyśmy to usłyszeć jednego dnia, jak domniemam, jest to jest muzyka konkretna petarda. Muzyka atonalna, tak. Jak byłeś mały, jarałeś się kalibrem 44. Tak. Czy myślisz, że to bezpośrednio wpłynęło na to, kim teraz jesteś, że gdybyś może nie dostał jakiejś pewnej kasety? Jeszcze mówiąc o tym, że dostałeś też pewną kasetę PZ-a od swojej siostry, która teraz w Bagatelle jest warta 150-200 zł na Allegro. Tak, naprawdę? To jest dobra inwestycja, stary. Jednego dnia sprzedasz ją za 1000 zł. Nie, 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 ja nie sprzedaję. Ja kupiłem 30 minut z życia ostrego za stówkę. Jednego dnia to będzie biznes. Widzisz, 30 minut, a stówa. Co zrobić? Olać ZUS, inwestujcie w kasety, jednego dnia je sprzedacie i się ustawicie w życiu. Ale wracając do pytania, myślisz, że to bezpośrednio wpłynęło na ciebie, że jakby ukształtowało cię, jeśli chodzi o to, co nadeszło później, czy... Tak, na pewno. To znaczy, wydaje mi się, że każda muzyka to jest taka przypadkowość trochę, bo zawsze jest coś, co jest w danym momencie znane i na topie i są młodzi ludzie, którzy tego słuchają i to jakoś tam chłoną i potem
na nich to jakoś wpływa? Czy to wpływa na nich jakoś artystycznie? Czy oni po prostu pójdą jakąś swoją inną drogę i znajdą sobie inną profesję? To jednak sentyment do tego czasu chyba jest taki bardzo istotny. Rozumiem. I przy Kalibrze na pewno te kawałki no, kojarzą mi się z tym dzieciństwem. Może nie tyle treścią właśnie, bo jakby nie patrzeć, no, jak ma się 8 lat, to nie do końca się słucha tak świadomie. Natomiast no, jarałem się tą ekspresją na pewno bardzo. Ja nie wyobrażam sobie, no, jak miałeś 8 lat i chodziłeś i nabijałeś teksty Kalibra. Ja połowy pewnie nawet nie rozumiałem. Czy twoi rodzice też dostali jakąś cząsteczkę tego i sprzedawałeś im jakieś teksty Kalibra i później goniliście? Moi rodzice nie wiedzieli, że słucham Kalibra 44, w ogóle chyba nie wiedzieli, że bawię się w takie rzeczy. Znaczy nie, później już wiedzieli, to tak jak już miałem tak z 12 lat, to kasety jakieś, czy 11, SL-u, wiesz, jakieś takie tego typu rzeczy, to u mnie tam... Kto tu jest, Rychu Peja, braje ci kasetę i później mama i na pół. Ja miałem normalnie numery na kasecie, wiesz, Zwykła Codzienność, nie, Mordercy, leciało, wiesz, przewijałem ołówkiem. To były czasy przewijania ołówkiem, przegrywanie kaset, jeszcze jak się naklejało taśmę tak do góry na taśmie, żeby było, można było ją przegrać, bo niektóre były blokowane, ale my znaliśmy patent, jak to obejść, więc... Piękne. No, sentyment mega. Znowu mangowa łezka. Idąc dalej, jesteś, przynajmniej byłeś oddanym fanem Huxballa i teraz jesteś fanem Quizvana. Quizvana, no? Tak, Quizvana. Quizvana, no, nowa gierka, że jedziesz vanem i cały czas ktoś cię atakuje jakimiś pytaniami. Quizvanie, czy zniszczyłeś Quebo, jeśli chodzi o pewien turniej? Przyznaj się. I z kim jeszcze grałeś, jeśli chodzi o mainstream rapowy, tudzież producencki? Graliśmy chyba 2 razy z Kubą, także to się nie liczy, trzeba mieć z 10, żeby powiedzieć. To samo mówi moja dziewczyna. Dokładnie. Ale grałem z Kubą i grałem z jednym ze Sławów, ale nie wiem z którym. Oni ostatnio nam się przyznali do tego, jaką mają ksywkę, ale już nie pamiętam. Ale zmienili chyba, ostatnio. Ale chyba Rado częściej łupie w Quizvanie niż Jarek. No ogólnie dosyć dobrze mi idzie, więc trudno ze mną wygrać. Chyba, że ja przegrywam przede wszystkim, jak czas mi się skończy, bo ja zapominam, że mam gry albo coś i 48 godzin to jest za mało, nie? Klasyk. A czy przyznajesz, czy teraz grałeś w Quizvanie, jak jechałeś pociągiem? Nie. Zapomniałem. Jak mogłeś? No. Statystyki spadają do... Czytałem prasę. A masz wersję premium? Mam. Ja nie mam. 8 zł. Wydałem, jak żałuję. 8,30 czy tam 8,50, coś takiego. I jak lądujesz w statystykach? Dobrze. No to w takim razie musisz srogo łupać. Znaczy mam mało gier, ale dużo wygrywam po prostu. Dobrze. Teraz muszę spojrzeć niestety na sekundkę na swoją karteczkę. Pytanie, jeśli chodzi o 17 kwietnia. Mhm. Czy też niczym Okson objadasz się mięsem i przygotowujesz się do wielkiego nadchodzącego melanżu, tudzież tym, co się stanie po nim? Wręcz przeciwnie, powiem ci, bo nie piję alkoholu. A to nie wiedziałem nawet. Tymczasowo nie piję. Tymczasowo myślałem, że... Tak, ja, wiesz, był w maju zeszłego roku, był zakład Sokoła tak zwany. Sokół założył się z 13 osobami. Ja byłem w tym zakładzie i od tego czasu alkohol w moim życiu jest bardzo okazyjnie. Rozumiem. Natomiast 17 kwietnia, no ekonomia, pewnie wypije 2 piwa i umrę, ale niewątpliwie alkohol będzie. Są plusy takowej głowy, więc dobrze. Razem z Melą opracowałeś sobie pewien system, mówicie o tak zwanych jakby 5 rozdziałach, 5 levelach, zwał jak zwał, jeśli chodzi o, powiedzmy, karierę, tak? Czy myślisz, że 17 kwietnia to jest taki portal i przejście do tego 5 levelu może w tym momencie, czy jeszcze to nie będzie to? Ja nie. Ja myślę o czymś, to jest raczej taki jeden z celów związanych z promocją tej płyty. Ja chciałem po prostu, żeby była możliwość grania tej muzyki na żywo, bo ja jednak od początku zakładałem, że moja muzyka będzie na żywo, ale też wiedziałem, że zorganizowanie takiej ekipy jest prawie niemożliwe. No i jak sobie powiedziałem, że prawie, to w końcu nie do końca na pewno, więc zróbmy to, nie?
rozpoczęło się działanie. Tak, i zupełnie jest to, idzie sobie równolegle poza tymi etapami, czy to jest życie z muzyki, czy nie. To jest po prostu jakiś taki bardziej cel promocji płyty. Ale powiem Ci, że uświadomiłem sobie jedną rzecz. Dużo osób powiedziało mi, że jest późno na koncert premierowy po płycie. I tak sobie uświadomiłem, że faktycznie, że dzisiaj jest tych płyt kilkadziesiąt miesięcznie. I ten taki newsowy charakter mediów w ogóle jest już taki, że właściwie to mój koncert może mieć funkcję retrospektywną nawet w pewnym sensie. Bo... Ale z drugiej strony będzie dopieszczony do granic możliwości, więc jakby... Tak, chociaż wiesz co, powiem Ci, że akurat to dopieszczenie, które jest spoko, myślę, przy płycie, chociaż nie do końca, ale też nie dopieszczałem aż tak. Natomiast przy nagraniach studyjnych to ma miejsce. Myślę, że przy koncercie ten taki margines taki i tajemniczości, jakieś takie pozwolenie sobie na kilka takich rzeczy nie do końca dogranych, myślę, że ma uzasadnienie i chyba tam niektóre rzeczy będą tak poleciane na tym koncercie ad hoc. A może niekiedy takie rzeczy są lepsze, jakaś delikatna improwizacja. No właśnie, tak. Więc dajemy sobie taką furtkę. Idealnie, czekamy w takim razie i czekajcie na 17 w takim razie. Wiesz co, kolejnym pytaniem będzie mianowicie to, iż dlaczego na płycie, na Utopii nie pojawił się PZ? Wspomniałeś, że miał problemy ze zdrowiem, ale dlaczego i tak nie doszło do tego? Mm-hmm. Dlaczego nie pojawił się Łona, którego pewnie bardzo chciałbyś mieć na Utopii? I może to wszystko, jeśli chodzi o tą rapiernię. Mm-hmm. Powiem Ci tak, Łona był jednym z tych raperów, których zaprosiłem na samym początku, ale on powiedział, że po prostu to nie jest jego klimat. I to nie są jego, to nie jest jego bajka. Ja to jak najbardziej kumam, a z PZ-em się nie udało, bo po prostu wiesz, on bardzo niewiele nagrywa, ostatnio tym bardziej i myślę, że to jest temat otwarty, ale no jeszcze nie teraz. Rozumiem. Pozwolę sobie jeszcze na sekundkę spojrzeć. Właśnie, pytanie, kto odmówił Ci współpracy, jeśli chodzi o płytę? Powiedziałeś przed chwilą, że Łona, tak? Też, ale poza tym, czy były też jakieś inne jednostki? Znaczy, wiesz co, myślę, że jakby nie jest to jakoś, nie ma to specjalnie jakiegoś celu chyba, żeby mówić o tym, kto odmówił przy tak dużej liczbie ludzi, gości, którzy nie odmówili. To prawda. I nie wiem też, czy oni sami chcą o tym mówić i mówić, wie, że a ten gościu mnie zapraszał, ja odmówiłem, coś tam. Myślę, że to nie ma sensu. Rozumiem. Ale zapytałeś o Łona, akurat to trafiłeś, to Ci powiedziałem, że był zaproszony. Ale jakby no nie, nawet nie zdążyłem zrobić jakiegoś konkretnego ruchu. To było póki co takie rozeznanie tematu w jego przypadku. Rozumiem. Mamy rok 2015, nadszedł czas, żeby ujawnić pewną tajemnicę, którą skrywałeś przez tyle lat. Jaki był pierwszy beat, który tak naprawdę popchnął Cię do tego, żebyś sam zaczął bity tworzyć? Musisz się przyznać w tym momencie. Czy pamiętasz, co to było mniej więcej? Znaczy, to nie był żaden beat. To znaczy, ja myślę, że to wynikało z jakiejś takiej chyba potrzeby wewnętrznej, chociaż to patetycznie trochę brzmi, żeby tworzyć swoje rzeczy, ale ja od dziecka wymyślałem sobie jakieś melodie i tak trochę nieświadomie to było własne, to znaczy wymyślałem sobie, że moje życie jest jakimś soundtrackiem, trochę takie Truman Show i zawsze sobie jakąś tam muzyczkę w głowie wymyślałem i po jakimś czasie uznałem, że to nie jest coś, co gdzieś słyszałem, że każdy sobie coś nuci, ale ja sobie nucę coś innego. Ukradłeś mi pytanie. Tak, o sorry. Jak mogłeś to zrobić, jak mogłeś to zrobić. Wykreślimy. Czy ja mogę zrobić teraz taka olimpiada muzyczna. Zrobiłem robota teraz. Dobra napinka, popping i locking. Powracamy do tematów w zasadzie Quake'a dwójki. Przyznaliśmy się do tego, że graliśmy... Ja grałem więcej w gry przygodowe. Jakie gry przygodowe grałeś? Przepiękną grą była Syberia. Syberia? Piękna. Była też gra, nazywała się Najdłuższa Podróż. Tam tak, w polskiej wersji tak, była Edyta Olszówka. Gdzieś tam chyba nawet, kurczę, nie wiem, czy Piotr Franceski tam nie był. Jak w Hopkins FBI. Grałeś w Hopkins FBI? Nie, nie grałem w Hopkins FBI. Moja dziewczyna grała w Hopkins FBI i mi o tym opowiadała, a ja nigdy w to nie grałem. Co tam jeszcze? Poczekaj. Była taka gra przygodowa, ale rewelacyjna, taki fajny czarny humor.
chodzi. Stupid Invaders, głupi z kosmosu. A, tak, to grałem. Mistrzostwo Świata, tam było coś takiego, że wchodziło się, jedna z takich łamigłówek polegała na tym, że trzeba było pomóc Mikołajowi wyjść z komina, nie? I się go pomagało tak, że się tam jakiś kwas wlewało, żeby on się rozpuścił. W ogóle to kwas się wlewało, ta sama gierka była tak kwasowa, że to się w głowie nie mieści, jak grałeś na przykład w Discworld albo... Nie? W Simon the Sorcerer? Tak, ale to było więcej części tego. Tak. Było sześć chyba nawet. Co tam było jeszcze z takich dobrych gier przygodowych? Thorin's Passage. Monkey Island? Escape from Monkey Island. Tak jest. Tak, King's Quest, taka starsza. Tak. Też fajna. Później był Gabriel Knight, ale też było później, co dzieli te filmowe sekwencje. O, co mi przypomniałeś, była polska gra z mega muzyką jazzową, Jack Orlando. Jack Orlando, ja pamiętam, że była taka, ja nie pamiętam w ogóle, o co chodziło w tym kryminalna temacie. Gra, byłeś, nie wiem, czy, kurde, dziennikarzem chyba, Jack Orlando, nie, on był jakimś detektywem. I Jack Orlando został oskarżony o zabicie jakiegoś kolesia i on musiał tam uciekać, w ogóle super, mega. Wszystko było takie fajne, bardzo, było... bardzo kwadratowe, czy już nawet to nie była ta, także? Nie, był taki czas, gdzie gry przygodowe nie były te takie pikselowe, tylko właśnie one przez jakiś czas zrobiły się takie jak filmy animowane trochę. Że były 2D, ale tak, wyglądały tak. Właśnie jak Hopkins FBI, trochę jak coś takiego, coś w ten deseń, jak Larry 7. Larry 7, w ogóle serial Larry. No jak właśnie Larry jedynka. Na quizowaniu był Larry, w ogóle nie wiem, jak ktoś maniakalnie gra, to w pewnym momencie się pojawia pytanie, czym charakteryzuje się gra Larry 7? I tam są jakieś... Słabością do kobiet, czy coś takiego. Słabością do kobiet, jest jakieś tam chyba, ma jakieś erotyczne podteksty, coś takiego, to jest odpowiedź. Tak. Spoilerujemy quizwanie tym razem, ale... Fajnie są pytania o hip-hop. Nie trafiłem ich na żadne pytania. A nie, chyba... Mnóstwo jest. Czekaj, z Ostrym chyba miałem jakieś jedno pytanie, ale poza tym nie miałem nic. Mnóstwo, naprawdę. Ale to pytanie o hip-hop się pojawiają na rozrywce, tak? Nie, na muzyka i hity. A muzyka i hity, w ogóle te kategorie. Ja gram z kumplem, który... Ja jestem słaby z cyberprzestrzeni, ja tam mam z tego mało procent tych odpowiedzi, bo tam są statystyki i masz ze wszystkiego. A najlepiej mi idzie rozrywka, muzyka i hity, geografia, czy nie, dookoła świata to jest. Sport i chyba historia. Ja jestem mistrzem rysowany o świat, nie. Albo chleb i wino, jestem najgorszy. Ale za to nie widziałem 50 twarzy Greya in the face. Wiem, dobra, przegrałem wszystko. Widziałem making of, jeśli chodzi o Utopię. I zastanawiał mnie proces, co gdzie było rejestrowane. Też znaczy, wiem, co było w Republice mniej więcej rejestrowane, ale jeśli chodzi o RM Studio i Jakob, tudzież Jacob, nie wiem, jak się wystawiał. Jakob Studio, co było tam rejestrowane po kolei? Czy w RM Studio były wokale rejestrowane, czy w Jakob Studio? W RM jest, jeśli chodzi o instrumenty, to tylko Dliruba, bo Tomek jest z Warszawy, to jest po prostu tam nam było wygodnie. I bardzo wiele wokali było w RM-ie, bo cała Warszawa właściwie tam nagrała, prawie. A w studiu Jakob była nagrana altówka na pewno, kontrabas. I to chyba tyle, tak mi się wydaje. Chociaż nie pamiętam, kurczę, ale tak mi się wydaje. Spoko. Właśnie też jeśli chodzi o sam nagrywanie, udzieliły się u Ciebie takie osoby jak właśnie Ser Michu i Bober, Viro. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak wygląda jakby scena producencka z perspektywy producenta typowo. Jeżeli jesteś raperem, no to widzisz to inaczej, jeżeli jesteś producentem i nawiązujesz pewne współpracę, czy to tak wygląda, że też jest jakiś pomniejszy wyścig szczurów, czy pomagacie sobie nawzajem, czy działacie wspólnie, nie macie możliwości disowania się bitami, więc tego nie możecie robić. A... Znaczy nie, ja wiem, że jest takie środowisko, które się dosyć mocno konkuruje i jest tak jakoś kontestująco nastawione generalnie, natomiast no z uwagi na to, jak ja działam, ja mam w sumie mnóstwo kolaboracji z producentami przeróżnych, to znaczy przeważnie ja działam w tej, jako mam tę funkcję taką dogrywania się, aranżowania bitów, ale mam ich już naprawdę sporo, no myślę, że kilkunastu producentów z Polski, ja nie mam z tym żadnego problemu i myślę, że to jest fajne, rozwijające i generalnie wydaje mi się, że im więcej pracuje osób nad jednym kawałkiem, tym bardziej on się staje profesjonalny. Oczywiście, każdy dopieszcza w tym, oczywiście wówczas, czym najlepsze. Wówczas ten splendor trochę opada, bo się mówi, oni wszyscy robili ten jeden numer, to ja sam zrobię lepszy albo coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę im więcej osób pracuje, nawet nad tekstem, to tym lepiej.
No to tak mniej więcej wygląda w Stanach, z tego co się orientuję, jeśli chodzi o niektóre. W Polsce to jeszcze nie jest takie popularne. W Polsce to nie jest popularne, dlatego że nie ma hajsu. Jakby był hajs, to wszystkim dzielili ten hajs i każdy by miał kawałek tortu dla siebie. Tam jest pewna pula i równie dobrze z 40 osób może zarobić. W Stanach biorą numer z publishingu. Już w publishingu są 4 osoby, załóżmy, które coś robią, one dostają swoją część, potem są producenci płyty, których jest 10, oni też swoje, każdy coś robi, potem jest jeszcze ktoś, kto coś dogra i tych ludzi się robi setka. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie jednego dnia to wyglądało, jeśli chodzi o polski rap, ale ciężko. Powątpiewam. Znaczy, to jest ciężkie o tyle, że po prostu polski rap raczej nie ma problem z wypłynięciem gdzie indziej, mimo że jako scena wydaje mi się, że jesteśmy, jeśli chodzi o Europę, w ścisłej czołówce. Myślę, że może nawet tylko, nie wiem, Francja nam zagrozić ewentualnie. Francja, chociaż niemiecki rap też się bardzo dobrze trzyma, ale tam w ogóle główny prym wiedzie niestety, albo Agro Berlin. No. Ich kanał jest tam potęgą naprawdę. No, ale my też mamy kanały przepotężne. Prawda. Zobacz, Prosto, Step, Urban. Są naprawdę mega, to już jest kolosy. No, europejski standard, naprawdę. W jednym wywiadzie powiedziałeś, że tak naprawdę nie masz fanów, tylko masz audytorium. Czy to się zmieniło teraz i czy na przykład masz osoby, które do ciebie przychodzą i Marcin, Pawbic, podpiszesz mi się na klacie albo tego typu sprawy, jakieś dobre selfie z dziewczynami, czy to się zmieniło, czy nadal jednak to jest audytorium, które nasłuchuje i czeka? Boimy się. Dzień dobry. Chciał selfie. To właśnie, czyli jednak level 5 został teraz osiągnięty. Pan przyszedł sobie zrobić selfie, ale... Tak. Nie, powiem ci, że no, audytorium tak brzmi, ładne słowo, ale myślę, że chodzi bardziej o słuchaczy po prostu. Fani to jednak takie... Myślę, że nie ten target, nie ta bajka, natomiast wiadomo, że jak tam ktoś jakieś chce zrobić zdjęcie czy coś takiego, to nie wiem, czy to jest koniecznie fan. Zwłaszcza, że dzisiaj, w dzisiejszej kulturze zdjęcie się robi tak, zrobiłem. A czy opracowałeś już swoją pozę do selfie? Bo każdy szanujący się celebryta ma jakoś, to jest taki b-boy stance do selfie. Chociaż w sumie, no zależy kto robi. Japończycy mają fajny gest, taki gotowości do zrobienia zdjęcia, nie? Tak. Oni są gotowi, żeby zrobić zdjęcie. Ale to jest... W drugiej ręce selfie stick? Tak. Nie, to już inaczej działa. Jak już jest, to tego nie potrzeba. Bo to jest, z tego co ja czytałem, to jest coś takiego, że jak oni już są tak, to znaczy, że już można robić zdjęcie. Aha, to dopiero tak. Podobno tak jest. Nie wiedziałem. No. Może trzeba wprowadzić te... Ale tutaj... To może być tak, że ktoś tak mówi, a reszta tak robi, bo tak wszyscy robią i nie wie, bo to różnie może być. Może tak być, nie wiem. Ciekawe ten gest taki, nie? Bo... Wydaje mi się, że w żadnym innym kraju chyba to tak nie działa. Nie kojarzę, że ktoś miał jakieś tam, pewnie mogą być jakieś pomniejsze okrzyki, ale gesty, żeby tak się pojawiały, jeśli chodzi o selfie. Są takie internacjonalne gesty i to się nie wprowadza, nie wkupia w to. Wiesz, jaki jest najbardziej internacjonalny, można tak powiedzieć, gest, znaczy ruch niewerbalny? Nie wiem. Ja myślałem, że pewnie jakiś ten, ale... Nie wiem, jakiś związany z ruchem głową, albo... No właśnie, to jest znak nie wiem. Nie wiem. Wszędzie podobno, tylko nie w Indiach. W Indiach jest niby tak, jak ktoś nie wie. W ogóle, jeśli chodzi o różne nacje, na przykład ktoś może mówić a i robić w ten sposób, a w innej nacji na przykład mówią a. Bułgarzy chyba. Włosi też czasem tak robią, że a i w tym momencie co? Czy ty chcesz coś, czy też w drugą stronę? Ale z nas też się śmieją, że my mówimy no, a no przecież... To nie jest raczej. To jest raczej niemieckie nein. Jakby ktoś kazał ci coś złego robić w tym momencie. Szatański, diaboliczny język. Ale... Tam każde słowo jest szatańskie, tak. To ale to myślę, że to my kulturowo po prostu chyba nie lubimy tego języka. Chociaż nie, w sumie nie. No ale z drugiej strony, stary, jak masz motyla i nazwiesz go Das Schmetterling, no to już boli w tym momencie, więc no to tak jakby Luftwaffe nadlatywało. O, Das Schmetterling leci. No, przerażające. Ale nie o tym. 2007 rok, płyta Nowy Sen, współpraca z DKA. Jak doszło do tejże współpracy? Jestem ciekaw. Słuchaj, to jest taka historia, że jeden z moich pierwszych bitów w życiu w ogóle poszedł do DKA w roku 2003, miałem 13 lat wtedy. On był mocno na topie, bo to było od razu, jakoś przy premierze numeru jakby to było. Smyczki Reasonowe?
To był chyba sam FL akurat. Sam FL. I wtedy się to zawiązało. I to, że niektóre te numery powychodziły właśnie w różnym czasie i tam czy w 2007 czy coś, to już jest, to była już taka w sumie kwestia, nie wiem, chyba jego wyborów i czasu i tak dalej. Ale no, sentyment mega. Bo chyba najstarszy beat z tej płyty to robiłem, jak miałem właśnie około 14-15 lat. To faktycznie. Pozostało w sercu na pewno, ale tak. Byłem naprawdę ciekaw. Koledzy i koleżanki nie wierzyli mi, że... Znaczy, wiesz, generalnie to śmiesznie brzmi po prostu, jak kolega tam, nie wiem, z podstawówki czy z gimnazjum mówi, że robi muzykę wcześniej, nie mając nic z nią wspólnego. Ja generalnie się jakoś tam nie otwierałem specjalnie, więc jak nagle, wiesz, poszedł pucing, że się robi płytę, znaczy numery na płytę dla kogoś i że to będzie w sklepach, no to wiadomo, że no, brzmi jak jakaś bajka, nie? Więc mało kto na początku wierzył, a potem to jakoś samo się... Ale udało się. Narysowało, tak. To był jeszcze, czyli... Aha, 2003, czyli to dopiero tak pewnie w 2005 zapuściłeś swoje włosy, czy te długie włosy i nosiłeś hawajskie koszule, czy... No z tym hawajskimi koszulami to bez przesady. Ale widziałem. Było jedno zdjęcie, gdzie... No, tak, to co prawda nie był cejrowski ten klimat, ale... Mam tę koszulę do dzisiaj, ona nie jest hawajska, tak wygląda, ale ma takie pioruny, wiesz? Ale nie takie pioruny, tylko takie po prostu takie plamy wyglądające. Plus 5 do lansu, pioruny na koszuli hawajskiej. Tak. Będzie jakieś taką koszulę hawajską, gdzie był smok na niej jeszcze tak dodatkowo, więc to dopiero był lans. Mam taką koszulę, która ma z tyłu takiego smoka, to w ogóle za hawajskim nie wygląda. Taka bardziej taka mistyczna, taki bardziej Final Fantasy niż... Final Fantasy. Tak. Kolejny motyw, jeśli chodzi o przepiękne pianino i Chrono Cross, właśnie tak. Nie wiem, czy też miałeś okazję grać swego czasu, ale... No, ale co chciałem powiedzieć z tymi włosami, ja zapuściłem je w 2005, one mi w ciągu roku tak urosły i potem je sobie ściągnąłem. Nie zrobiłeś sobie rapierskich Francuzów wtedy, albo jakiejś takiej dobrej fryzury, zanim je ściąłeś? Nie, ale równolegle wielu moich kolegów zapuściło też włosy i właśnie jeden z nich sobie czasem takie warkoczyki jeszcze. Hormonalne wąsy i bardzo ciężki klimat, nie? Okay, ciężki okay. Old school. W pewnym wywiadzie też, o Jezus Maria, cóż ja czynię, stwierdziłeś, że under, polski i mainstream są na tym samym poziomie w zasadzie. Podobnym. Jeśli chodzi o under, kto urzekł Cię ostatnio? Czy masz w ogóle czas na to, żeby testować ludzi, co się dzieje? Testuję bardzo, jestem diggerem absolutnym. Ja myślę, że to nawet przy Utopii widać, bo kiedy ja zaczynałem robić tę płytę, to trochę mój plan legł w gruzach, że ona tak długo powstawała, bo na przykład Kękę jeszcze nie odniósł takiego sukcesu. W ogóle nie był znanym raperem, kiedy go zapraszałem na tę płytę. Dla niektórych to miały być debiuty na legalu, na przykład dla Floyda. Mhm. Tymczasem VNM mnie wyprzedził, zresztą VNM się z nim zna, bo oni są z jednej chyba klatki schodowej w ogóle, więc to... Zupełnie nie widziałem. Tak, oni są z Elbląga, jeden blok, czy coś takiego. No i jest i właściwie ostatecznie wyszło tak, że debiut na legalu ma tylko Disset z Utopii, ale generalnie sprawdzam naprawdę bardzo wiele podziemia, sprawdzam wszystkie demówki, które dostaję i tak dalej. I to jest fajne, bo bardzo często to są ludzie, którzy mają właśnie jakiś pomysł, który jest nieoszlifowany, a może być z tego coś dobrego. No jakbym powiedział, że nie wiem, urzekł mnie Kuban, to już nie jest podziemie, tak? Właśnie o to chodzi, że to podziemie z mainstreamem się strasznie... To już miesza się dosyć strasznie mocno. Się to wymieszało, tak. Natomiast trzeba przyznać, że są rzeczy, na które można sobie pozwolić w podziemiu, a nie można, myślę, że na scenie legalnej i przykładowo można sobie pozwolić na puszczanie teledysków takich blendowych. Czy nie, jak to się mówi? Mashup. Na mashupy albo w ogóle klasyków mashup na instrumental. Czyli typowo, wiesz, taki miałbym klip, jakbym miał pieniądze, taki miałbym beat, gdybym miał pieniądze, a tak rapuję i wiesz, na tym to jest coś, co pokazuje twoje umiejętności w stylu, wiesz, weźcie mnie na właśnie profesjonalny, duży projekt. Jak będzie kasa, to dopiero będę mógł zrobić coś takiego. Tak, tak. A niektóre mashupy są naprawdę przegenialnie zrobione. No, mamy taką ekipę, chyba monopolistę, jeśli chodzi o mashupy w Polsce, bo on robił najlepsze. To jest, kurczę, nie pamiętam, Impro Bros, czyli Dace i jego brat, chyba Marcin. Jest tam kilka zacnych takich tematów. Tak, też mi zrobili mashup. No ja widziałem, że szukałeś w ogóle kogoś, żeby ci zrobił mashup. Tak, a wszyscy piszą Dace.
Także no, no jest moc, robią dobre rzeczy. No. Polecamy chłopaków, jeśli chodzi o mashupy, testujcie tak. ich. Product placement. Miało być 50 twarzy Greya tutaj, który by podpierał stół. Możemy zrobić małe zbliżenie na książkę, ale niestety wybraliśmy coś innego. Więc inny zupełnie product placement. A to mnie ciekawi, dlaczego ten cytat z Einsteina jest po hiszpańsku? Stary, dlatego, że to jest plus 50 do lansu jeszcze. No, bo jakby było tak napisane, to nie. To geniusz trzeba... składa się z 1% talentu i 99% pracy. Tak? Chociaż to może też sugerować, bo jak spojrzysz na półeczkę, która jest tam, to tam są różne książki takie podróżnicze. A widzę. Co mówi nam o osobie, która na pewno to projektowała albo ma jakiś związek z tym pokojem, że jest podróżnikiem i na przykład była w Gruzji, w Tajlandii, a tutaj spojrzysz na przykład na ścianę, która się tutaj znajduje, od razu ci mówił, że na pewno zna język hiszpański, więc może też jest fanem Kubricka. Może być, nie wiem. Żeby się nie okazało, że to jest portugalski. No właśnie, to nie, trabajo mamy. No i co? Talento. No i co? No nie. To no są to... bardzo podobne języki. Ale nie, generalnie. To jest hiszpański. No też bym tak powiedział. Jak nie, to też jest wielka wtopa. Jeszcze moja nauczycielka hiszpańskiego by się na mnie obraziła teraz i w ogóle, więc miejmy nadzieję, że to jest hiszpański. Tak, nie ma tych znaków, wiesz, z dwóch stron, wiesz, bo to nie ma tego wykrzykniku, bo one tam mają... Chyba w portugalskim nie ma tak jak w hiszpańskim, nie? Chyba że jak jest wykrzyknik, to jest odwrotnie z jednej i z drugiej... Nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Tak jak to w portugalskim wygląda... My w polskim na przykład mamy cudzysłów taki nietypowy, mamy cudzysłów, który się otwiera na dole, kończy u góry, a w innych krajach... Zazwyczaj jest tak, od dwóch stron. A hiszpański ma znaki zapytania i wykrzykniki. Prawda. No. Nowa płyta. Nie, jeszcze nie. Znaczy, ja zbieram kompozycje już od dawna, bo Utopia była skończona szybko kompozycyjnie. Natomiast to się na razie robi, a jeszcze się nie... Jeszcze się nie zrobiło. Jeszcze nie ma takiego. Ale czy docelowo będzie to jednak płyta związana z rapem jakoś, czy jednak będziesz bić jakoś w inną, związana na pewno, no. Bić w inną tematykę i w inny klimat zupełnie? Kto wie, czy nie odlecę trochę dalej jeszcze, ale na pewno to będzie gdzieś tam związane z tym. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że czekamy i czekamy na 17 kwietnia, też w takim razie wielkie biega dla ciebie, wielki żółwik. Żółwik, albo beczka. Beczka? To jest beczka, to jest żółwik. Beczka, żółwiki, pływające żółwiki na fali, żółwik, nekrofil i tym podobne. To był Blender Art, to był Marcin Puff Beats. Peace, tudzież japońskie przygotowanie na selfie. Yo.